No to wszystko zaczęło się gdzieś, kiedy miałem lat naście. Pierwsze papieroski w szkole, koleżeństwo, które było ważniejsze niż rodzice, jakieś szpanowanie i spuszczanie winka tatusiowi z butla, żeby się napić na dyskotece szkolnej. A potem liceum i trawka, anarchia. No to doprowadziło do tego, że używki stały się wszechobecne w moim życiu. Hodowałem ją, marihuanę, hodowałem na ogródku. Projekt taki z biologii, mamusia myślała, że dając mi doniczki, a tatuś myślał, że podlewając roślinki przyczynia się do lepszej oceny. I tak to trwało 2 lata. W konsekwencji ciągły melanż, niechęć chodzenia do szkoły, bo się po prostu nie chciało, bo zakosztowało się tego życia tak zwanego światowego, czyli jechałem do szkoły, miałem marychę i miałem kumpli. Kumple mieli pieniądze na piwo, więc nie miałem czasu na szkołę. No i w drugiej klasie szkoły średniej dyrektor wyrzucił mnie ze szkoły. Te hektolitry alkoholu wypijane, mnóstwo narkotyków zażywanych. Dałem się po jakimś melanżu namówić na heroinę. Dragi doprowadziły mnie do takiej sytuacji, takiej pustki wewnętrznej, że te wszystkie wartości, które były dla mnie ważne, ja po prostu się ich wyrzekłem. Mieszkałem w piwnicy, miałem sprawę sądową w toku, wyrok na karku, w zawiasach, mnóstwo długów. Byłem bezdomny, ważyłem 50 kilo. W szawicę miałem taką lekką, bo wszędzie miałem na głowie, pod pachami, wszędzie robale po mnie łaziły. Taka ropawica mi się zrobiła na kostce na nodze, że kiedy zdrapałem strupa, to się okazało, że mam dziurę do kości wygnitą. Kiedyś się obudziłem nad ranem, było zimno. Patrzę, a na moich nogach siedzi szczur i obgryza moje strupy z kostki. Miałem wtedy 26 lat i dotarło do mnie, że jestem tak wycieńczony przez narkotyki, że mój organizm po prostu nie będzie w stanie kolejnej z którejś tam działki przyjąć. Ja tu zdechnę gorzej jak pies na ulicy. 10 lat w miarę jakoś tam się to kręciło, a po 10 latach kończę jako bezdomny ćpun, bez dokumentów. Gdybym ja tam w zasadzie zdech w tej piwnicy, no to co? No w zasadzie ludzie by się cieszyli, bo jakiś bezdomny szmaciarz, degenerat zdechł, jednego takiego syfa mniej na świecie. Ale tu jakby jest ten moment, w którym chciałbym powiedzieć o tym, no jak to się stało, że dzisiaj facet gada takie rzeczy, że dzisiaj facet ma żonę, ma 3 dzieci, jest szczęśliwy, spełniony. Natknąłem się na Marzenę. Ona mnie tam zaprosiła do siebie, no i tak w zasadzie, żeśmy się trochę tam u niej się doprowadziłem do ludzkiego wyglądu. Dziewczyna mówi, że w Jarocinie fajnych ludzi poznała i zaprosili ją na imprezkę. No ale że moje drugie imię to imprezka, to ja bardzo chętnie na tą imprezkę się zapisałem. Z dziwną spinką dziewczyna mi mówi, że to są rekolekcje. Że ona poznała ludzi z takiej grupy ewangelizacyjnej w Jarocinie, no i oni zaprosili ją na rekolekcję. Jak ja tam bluzgałem, jak ja się z nią pokłóciłem. Dla mnie wtedy Kościół naprawdę nie znaczył nic. Ja potrafiłem chodzić do katedry Piotra i Pawła, bo było to jedyne miejsce otwarte, gdzie można było sobie spokojnie wejść i podać narkotyk. W myśl robienia sobie różnych jaj, odlewałem się na przykład do kropielnicy i potem miałem taki ubaw, że te babcie wchodzą na adorację i tam się żegnają świętym moczem koguta. Wiem, co mnie do tego doprowadziło, do takiej nienawiści do kościoła, do takiej nienawiści do świętości, bo w tych moich takich... Był taki moment, kiedy ja odrzuciłem Pana Boga, miałem 16 lat i stwierdziłem, że nie będę w tej szopce katolickiej uczestniczył. Mam tego dosyć, tych pierdół takich typu, kurka, sąsiad idzie do kościoła, potem wraca z kościoła, idzie do knajpy, pije flaszkę wódki i naprawia swoją żonę. Dość mam takiego kościoła, gdzie ci katolicy siedzą w kościele i mają potem pożywkę dla tych swoich plotek, bo żyją życiem innych ludzi. Nie chcę w takiej szopce uczestniczyć, ale gdzieś tam ten głód prawdy, No chyba każdy człowiek poszukuje, no ja myślę sobie, że też właśnie byłem takim człowiekiem.
Ale to był taki moment w moim życiu, kiedy ja zacząłem czuć obecność bytu, który cały czas był przy mnie. Wtedy przypomniało mi się Ojcze Nasz. Zacząłem się modlić. Po latach się dowiedziałem, że jest to egzorcyzm świętego Franciszka. Nie wiem, ile tych Ojcze Naszów tam wyklepałem. 7 czy 77, ale wpuściło mnie. Ludzie mnie czasami pytają, czy ja wierzę w Boga. Mówię, że nie, nie wierzę w Boga. Nie wierzę w Boga, bo jestem pewien, że On jest. Ale wierzę też w tą drugą rzeczywistość, że jak jest Bóg, to jest taka rzeczywistość, która się nazywa szatan. Bardzo konkretny byt. I doświadczyłem tego na własnej skórze, że praktykując różne dziwne akcje pod pretekstem pozytywne energie, niebiańskie energie, będziemy się tu leczyć, będziemy tutaj coś tam nie mantrować, kurka, jogować i bajerować, można sobie zrobić krzywdę. Znalazłem się na rekolekcjach charyzmatycznych. Szok. Dla człowieka z ulicy szok. Podbiega do mnie jakaś typiara, chwała Panu i mnie maca. Więc wyściskałem dziewczynę, chwała Pani. Dla mnie człowieka z ulicy, gdzie brutalne życie, oszustwa, przewałki, to była codzienność, nagle ta spontaniczna taka otwartość, akceptacja tych ludzi, bezinteresowność, to dla mnie był jakiś, kurde, kosmos, nie? Skąd oni się urwali, nie? Co oni biorą? Nie znam takiego towaru. No ale oszołomy zamknęły ośrodek, poszły do kaplicy i msza święta, nie? Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem taki kościół. Ludzi, podniesione ręce, zamknięte oczy, modlą się w językach. Miara, wara, bara, mara, szara. Szara wiara. Hej, szara wiara. Ksiądz tańczy przy ołtarzu i normalnie nie mogłem wytrzymać. Mówię do typiary takiej stała obok. Mówię, ty, laska, co to w ogóle za kościół, nie? Ona mówi, nie, to nie kościół, to kaplica. Ja mówię, ja nie o to pytam. Ja mówię, jakiego wy jesteście wyznania, nie? No my katolicy, nie? Ja nie widziałem takich katolików. Każdy, kto doświadczył Jezusa, mógł o tym powiedzieć. Zabiło mi świadectwo dziewczyny, która była gwałcona przez swojego ojczyma. I laska, jak o tym opowiada, ryczy i opowiada, jak to ona modliła się, nienawidząc typa, o to, żeby Bóg zabił faceta. I nagle znajduje się na spotkaniu modlitewnym, oddaje życie Jezusowi i po paru miesiącach przestaje się modlić o śmierć dla gościa. Jak zaczyna to analizować, to stwierdza, że ona go nie nienawidzi. Ona go w ogóle kocha. No i po jakimś czasie mu powiedziała, że go kocha, no i facet, że mu przebacza. O co chodzi, nie? I ci wszyscy, że Jezus mi to, Jezus mi tamto, Jezus mi sramto. Jakby ten Jezus chodził z nimi przez 8 lat, kurka, do szkoły, nie? Z Jezusem siedziałem w ławce, Jezus mi powiedział, Jezus mi zrobił, Jezus mi załatwił, kurka, Jezus mnie uzdrowił. Dla mnie wtedy relacja osobowa z Bogiem to była jakaś abstrakcja totalna. Dla mnie Bóg wtedy to jakiś typ, kurka, na obrazeczku w kościele, siedzi gościu na chmurce, stary dziad. Jesteś grzeszny, to cię pogłaska, jesteś B, to ci z bejsbola przygrzmoci, kurka. Zresztą babcia mnie pół życia straszyła. Andrzejku, jak będziesz niedobry, Bozia cię pokaże, nie? Wypaczone postrzeganie, kim naprawdę jest Bóg. Wieczór zaczęło mnie kręcić, przepawka, już bóle mięśni, bóle staw, jakiś ból, jakby mi ktoś widły wsadził w plecy, coś strasznego. Jadę do Poznania na metę, kupuję działkę, wsiadam do pociągu, wracam. No i mówię o tym księdzu, a ksiądz uśmiechem na twarzy mówi, nie ma sprawy, dostaniesz na bilet, ale mamy taki zwyczaj tutaj, że każda osoba, która wyjeżdża z rekolekcji, to my wstawienniczo, przez nałożenie rąk, modlimy się nad nią o umocnienie. Najważniejsze jest to, że ja tam sobie klęczę i w pewnym momencie czuję, jakby mnie ktoś podłączył do prądu. Zaczyna mną telepać, a potem to już zaczyna mną miatać, kurka. Czułem, jakby mi ktoś dekielek podniósł i lawy do mnie nalewał. I to takie gorąco, które rozlewało się od głowy do stóp i z powrotem. Od głowy przenikające gorąco. Co to było? I że w ogóle, ale akcja. Nie mam głodów narkotykowych. Ja wiem, dlaczego ja nie ćpam. Wiara tych ludzi dała Jezusowi pole do manewru. Jak z tym paralitykiem, którego przynieśli do domu świętego Piotra. Jezus, widząc wiarę tych ludzi, powiedział do paralityka, weź swoje łóżko i bądź uzdrowiony, idź, nie?
Ja dokładnie tego doświadczyłem, czym jest moc modlitwy w Kościele. Wiara tych ludzi pozwoliła Jezusowi, żeby w ciągu 5 minut zabrać ze mnie głód heroinowy, głód narkotykowy. Zostałem w 5 minut uzdrowiony z 11-letniej narkomanii. Ja wiem, dzięki komu jestem szczęśliwym facetem, spełnionym ojcem, mężem. Ja wiem, kto mi przywrócił wolność i godność człowieka. Ja wiem, kto mi dał drugie życie. Tak naprawdę najważniejsze jest to, czy słuchasz woli Bożej, bo Bóg jest w stanie dać ci po prostu wszystko, nie? Wszystko. I ja tego doświadczam każdego dnia. I nie mówię tutaj o tym, że jestem sprawiedliwy facet, bo ja to jestem grzesznik jak kulka, ale mam coś, czego nie miałem kiedyś. Mam nadzieję w Jezusie Chrystusie. Mam Kościół i sakramenty, że jak już się tak nabluzgam, to zapieprzam do konfesjonału, żeby, jak to mu kiedyś moja córka mówiła, oczyścić się, że konfesjonał to jest oczyszczalnia, tak? Bo tam doświadczam tego, że Bóg jest. Bo w Eucharystii doświadczam tego, że ciało i krew Chrystusa jest moją mocą. Bo w Biblii doświadczam tego, że Jezus nie jest do sobie opowiadania o Nim, ale jest do życia Nim. No i tego oczywiście wszystkim życzę.